Szanowni Państwo, wydarzenia w USA nie schodzą z pierwszych stron gazet. Dzisiaj zajmiemy się powodami, dla których Republikanie nadal popierają Donalda Trumpa. Co więcej, większość Republikanów nadal popiera bezpodstawne oskarżenia Donalda Trumpa o to, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane, że bezpodstawnie odebrano mu zwycięstwo w minionych wyborach prezydenckich. Skąd pewność, że tak jest? Wskazują na to wyniki w drugiej części przerwanego posiedzenia połączonych izb Kongresu USA ze środy. Jak Państwo może pamiętają, posiedzenie to było prowadzone przez wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który stan po stanie prosił przedstawiciela danego stanu o odczytanie wyników wyborów w kolegium elektorskim i po ich odczytaniu pytał się zgromadzonych deputowanych Izby Reprezentantów i Senatorów, czy ktoś z nich ma wątpliwości co do autentyczności i poprawności tych wyborów. I jeżeli znajdzie się co najmniej jeden senator i co najmniej jeden przedstawiciel Izby Reprezentantów, który takie wątpliwości zgłosi, to posiedzenie jest przerywane, następuje oddzielna debata w Senacie i w Izbie Reprezentantów, która może trwać do 2 godzin i potem obie te izby oddzielnie głosują nad wnioskiem, czy zgadzają się z przedstawionymi wynikami z danego stanu, czy odrzucają to sprawozdanie. Jeżeli chodzi o stany Georgia, Michigan, Wisconsin i Nevada, to jedynie przedstawiciele Izby Reprezentantów mieli wątpliwości co do tych stanów. Tak? Georgia, Michigan, Nevada i Wisconsin. Natomiast jeżeli chodzi o stany Arizona i Pennsylvania, to wątpliwości mieli zarówno senatorowie, jak i przedstawiciele Izby Reprezentantów. I dlatego uruchomiono tą procedurę tych dodatkowych debat i tych dodatkowych głosowań. I teraz, jakie były wyniki tych głosowań? Po stronie Senatu zdecydowana większość senatorów, ponad 90 ze 100, głosowała za przyjęciem sprawozdania zarówno jeżeli chodzi o Arizonę, jak i o Pensylwanię. Ale zaznaczyć należy, że jednak jeżeli chodzi o Pensylwanię to 7, a jeżeli chodzi o Arizonę 6 senatorów głosowało przeciwko. Między innymi Ted Cruz, który tutaj towarzyszy nam po mojej prawej, a Państwa lewej stronie. Czemu wybrałem akurat Teda Cruza? Jest bardzo prawdopodobne, że Ted Cruz za 4 lata znowu wystartuje w prawyborach republikańskich. Był on najpoważniejszym kontrkandydatem Donalda Trumpa w prawyborach w 2016 roku. Zdobył 551 głosów delegatów partii republikańskiej. Łącznie do zdobycia było tych głosów 2472, z tego Donald Trump zdobył 1441. Donald Trump wygrał w 401 stanach i terytoriach, natomiast Ted Cruz w 11. Całkiem możliwe, że Ted Cruz wygrałby jeszcze w kilku dalszych stanach lub terytoriach, ale w momencie, kiedy stracił matematyczną szansę na uzyskanie większości głosów delegatów, po prostu wycofał się z tego wyścigu. Więc był on zdecydowanie najgroźniejszym kandydatem, kontrkandydatem dla Donalda Trumpa i jest praktycznie przesądzony, że za 4 lata znów spróbuje swoich sił. Tak wyglądała sytuacja po stronie senatorów, ale po stronie Izby Reprezentantów sytuacja była jeszcze dużo gorsza. Republikanie w Izbie Reprezentantów mają obecnie 198 członków. W obu przypadkach, zarówno jeżeli chodzi o Arizonę, jak i o Pensylwanię, ponad 100 z nich zagłosowało za odrzuceniem wyników wyborów w kolegium elektorskim, które były przedstawione na posiedzeniu w środę. I to oznacza, że większość Republikanów właśnie nie tylko popiera Donalda Trumpa, ale nawet popiera jego bezpodstawne oskarżenia o fałszowanie wyborów. Czemu? Moim zdaniem możemy tutaj wskazać 4 powody.
Po pierwsze, jest to swego rodzaju lojalność partyjna. Wybory do Kongresu USA odbywają się najczęściej równolegle z wyborami prezydenckimi. Są oczywiście też midterm elections, ale większość wyborów jednak jest w tym samym czasie. I wybory do Izby Reprezentantów są co 2 lata. Czyli obecni członkowie Izby Reprezentantów już za 2 lata będą musieli znowu poddać się weryfikacji demokratycznej. Oznacza to, że za 2 lata będą musieli wytłumaczyć się, czemu nie wspierali własnego prezydenta, czemu w chwili, w której on osobiście poczuwał tego poparcia najbardziej, odwrócili się do niego plecami. Senatorowie mają tutaj trochę bardziej komfortową sytuację, ponieważ kadencja senatora trwa 6 lat. Czyli nawet jeżeli dzisiaj sprzeciwią się prezydentowi, to będą mieli jeszcze 4 albo 6 lat na to, żeby wypracować sobie pozytywną opinię wśród swojego elektoratu. Ale właśnie członkowie Izby Reprezentantów są tutaj w dużo gorszej sytuacji. Stąd też wyższe poparcie dla idei, że te wybory były sfałszowane. Czyli mamy pierwszy powód, lojalność partyjną. Drugim powodem jest obecny stan wiedzy albo obecne przekonania w samym elektoracie Partii Republikańskiej. W grudniu opublikowało wyniki sondażu wśród osób biorących udział w wyborach prezydenckich. Jak chodzi o osoby, które głosowały na kandydatów demokratów, ponad 90% z nich stwierdziło, że wybory były free and fair, czyli wolne i sprawiedliwe. Po stronie republikańskiej 70% stwierdziło, że tak nie było. Tak? Więc teraz członek Izby Reprezentantów, czy też senator, musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy głosuje zgodnie z prawdą i głosuje za przyjęciem sprawozdania na przykład Arizony czy Pensylwanii, czy głosuje zgodnie z przeważającą opinią we własnym elektoracie. We własnym elektoracie, który przecież za kilka lat znowu będzie miał na mnie głosować. I to jest bardzo trudny dylemat. W pewnym sensie Partia Republikańska przez to, że wcześniej nie sprzeciwiała się kłamstwom, które publikował Donald Trump, teraz stała się jego zakładnikiem. Bo musi wybierać między polityką opartą o fakty, opartą o rzeczywistość, a polityką, która jest tylko nakierowana na podlizywanie się bieżącym przekonaniem, bieżącym preferencjom, czy też bieżącemu światopoglądowi swojemu, który dominuje w elektoracie republikańskim. Trzecim powodem, obok lojalności partyjnej i obok sytuacji w elektoracie republikańskim, są plany Donalda Trumpa w odniesieniu do mediów. Już w listopadzie zapowiedział on, że wobec pogarszających się relacji ze stacjami Fox News planuje uruchomienie własnej stacji telewizyjnej, która najprawdopodobniej, przynajmniej na początku, będzie nadawała głównie w internecie. Co więcej, ma to być stacja, która będzie pobierała subskrypcję, która będzie pobierała opłatę za oglądanie, czyli Donald Trump nie tylko będzie miał forum, na którym będzie mógł przedstawiać swoje nierzadko dość kontrowersyjne poglądy i wypowiedzi, ale ludzie będą mu płacili za to, żeby mogli go słuchać, żeby mogli go oglądać. Kilka dni temu, jak Facebook, Twitter i inne platformy zaczęły blokować jego konta, zapowiedział nawet stworzenie własnej platformy społecznościowej. I teraz oczywiście trzeba sobie zadać pytanie, czy te media będą wspierały senatorów czy członków Izby Reprezentantów, którzy głosowali przeciwko odrzuceniu tych wyników? Najprawdopodobniej nie. Czyli znowu senatorowie i członkowie Izby Reprezentantów Partii Republikańskiej musieli wybierać, czy chcą sobie ułatwić przetrwanie polityczne, czy chcą głosować zgodnie najprawdopodobniej z własnymi przekonaniami i z własnym sumieniem. I czwartym powodem to pieniądze, które
i w USA, a raczej szczególnie w USA, odgrywają ogromną rolę w codziennym życiu polityka. Sztab Donalda Trumpa poinformował na początku grudnia, że w ciągu pierwszych 3 tygodni po wyborach prezydenckich, po terminie wyborów prezydenckich, zgromadził ponad 207,5 miliona dolarów. Część tej kwoty zostanie wykorzystana, żeby zapłacić zaległe rachunki, żeby opłacić prawników, którzy uczestniczyli w bataliach sądowych celem podważenia wyników w poszczególnych stanach. Część tych pieniędzy zostanie wykorzystana, żeby zapłacić za ponowne przeliczanie głosów, które Partia Republikańska też zgłosiła w niektórych stanach, ale lwia część, 75%, trafi do Save America. Save America, czyli organizacji, którą powołał Donald Trump, żeby finansować swój dalszy polityczny byt. Jest to organizacja typu Political Action Committee. I takie PAC, PAC, może finansować właśnie występy, może finansować działalność polityczną, może finansować kampanie wyborcze innych polityków, którzy startują czy do Senatu, czy do Izby Reprezentantów. I znowu, Donald Trump oczywiście nie będzie wspierał tych polityków, którzy głosowali przeciwko niemu, ale będzie wspierał tych, którzy nawet po wydarzeniach ze środy, nawet po tym, jak ta grupa chuliganów, wywrotowców, zadymiarzy wtargnęła do Kapitolu, nadal byli wobec niego lojalni. Czyli podsumowując, te 4 powody to lojalność partyjna, to poglądy elektoratu Partii Republikańskiej, to medialne plany Donalda Trumpa i pieniądze. W najbliższej przyszłości najprawdopodobniej wrócimy do tematów związanych z Polską, ale jeżeli pojawią się nowe zamieszki, jeżeli zostanie uruchomiona procedura impeachmentu, jeżeli Joe Biden w swoim przemówieniu inauguracyjnym odniesie się do sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej albo w Polsce, to oczywiście i te tam tematy powrócą tutaj, więc już teraz zapraszam do oglądania i do subskrybowania, a na dzisiaj dziękuję za uwagę.